Dzień dobry. Nie palę światło, bo zimno. Właśnie 2 godziny mi nie było. Bo grzewałem. O, jeszcze pół napoju. Papierosy. O, cała paczka. I zapalniczka. Potem sklep nocny. To temu nagrałem ten. Bo nie jechałem do CPN-u. To tylko poprosiłem Krzyśka. Ten film pojeździłem, popatrzyłem, upatrzyłem też tutaj, co jest koło Carrefoura, karuzela różne, całe te wszystko. Ale mogłem nagrać, ale to nagram jutro. Jak ludzie bawią się. To też dobry będzie film. No, do Pawła z Knyszyna. Ale komputer jest niewyczyszczony. O, i powiedział. O, Jacek też będzie on pewno oglądał. Widzicie, ludzie, że ogólnie można wyjść, kupić zakupy. No, jechał, to czekał na przystanku. Ja po prostu poszedłem w stronę za Zodiakiem. Byłem, myślałem, że ta apteka będzie otwarta dzisiaj, bo dzisiaj niedziela, ale nie było, po prostu. To po prostu wróciłem się do domu, a sam raz Krzysiek szedł na przystanek i było to, że po prostu ja powiedziałem, ja muszę wrócić do domu, wziąć maskę. I po prostu weszłem, myślę, a nie będę znów z powrotem szedł. I zadzwoniłem po taksówkę, 8,50 zapłaciłem za taksówkę, a ja mówię, to idź na Końcowy, autobusem podjedź sobie. A sam raz w domu zadzwoniłem po taksówkę i mówiłem, taksówka przyjechała i a mówi, a to ja pół ci zapłacę. I nie zapłacił, widzicie, w jaki sposób on mnie traktuje. Krzyczy, a miałem tylko, po prostu temu ja szedłem. Myślałem, że Carrefour będzie otwarty, czy coś nagram. Ale ogółem był zamknięty później. Taksówkarz powiedział. Ale ogółem zawiózł tutaj na róg. Też pozdrawiam tą młodą kobietę, która ogółem... No, ziemniaki kupił, całe te, to ja nie muszę go utrzymywać. A to, co po prostu on, to będzie wszystko wiadomo, jak to dalej będzie się ogółem toczyło. Ja mam prawo, kiedyś tutaj na podwórku też policjantka i policjant to też zdjęcia robili dla mnie i powiedzieli, jeśli będziesz chciał wyjść po prostu na jeden dzień czy dwa gdzieś pojechać, o, to ja miałem, że jak ja jadę do sklepu, ktoś mnie wiezie, wspaniały ogółem człowiek, to po prostu to ja mam jechać, zgłaszać, że jadę do sklepu. Idę do sklepu kupić papierosy, napój. O, zapalniczkę kupiłem. No to ogółem sami widzicie, jak to jest naprawdę. Bardzo często w niedzielę takie rzeczy się ogółem tutaj dzieją. Ja nie wychodziłem, nie wiadomo po co. Pokazywałem, bo to był ogółem sklep nocny. Tam napoje były, tam żywność i alkohol. Pokazywałem wam.
a ta kobieta też po prostu, jak ja byłem w samochodzie, nagrywałem ten film, to po prostu nie nagrywałem, bo ta kobieta po prostu wychodziła na podwórko, tam piwniczka była i paliła papierosa. I to wam chcę wam powiedzieć. A jutro muszę zgłosić do banku, bo jak byłem w Krakowie, byłem na terapii, to po prostu Monika zameldowała na pół roku mnie tam, gdzie ona mieszka. Później wynajmowałem mieszkanie, nie pamiętam jaka to ulica. I to tak wyszło, że w ten sposób pojechałem na terapię. A na terapii całe to wszystko, to były te filmy i wszystkie, co ja wynajmowałem i płaciłem za mieszkanie, miesiąc czasu te mieszkanie, ja tam nie mieszkałem, wszystkie rzeczy zabrała, spakowała i rzuciła przed bramką, tam gdzie po prostu terapię robiłem, ukończyłem, wiem co to jest ogólny nałóg, nie można spożywać. Słyszeliście ten film, co zadzwonił do mnie jakiś widz i co powiedział? A ja powiedziałem, to ogólnie nie trzeba pić alkoholu, bo to prawda jest. Mówi, że pijany jest. No całą noc chyba pił, bo w sobotę, no w nocy i nie wytrzeźwiał. I miał do pracy, do hotelu, mówił. Ale to każdy człowiek ma jakieś problemy. A Krzysztof non stop w taki sposób on mnie traktuje. No, jutro jest pierwszy, 7 jest sprawa, to ja zobaczę chyba tam 8:10 w sądzie i po prostu okaże się. No jak nie, to ja po prostu pokażę, kto jego ogółem tu utrzymuje, co płaci 3 lata ogółem, 2,5 za światło, to teraz za wodę i wcześniej za wodę też płaciłem, też żywność i daję mu pieniądze, ale powiedziałem, że już to się ogółem ukończy, to będę szukał miejsca. Już na mnie nagrywasz? Nie, ja powiedziałem, że pojechałem, że papierosy. Powiedz prawdę, że i piwo kupiłeś. A piwo mogę kupić. Powiedz prawdę na kamerze. A co? A ty kurwa jesteś konfidentem. Na kamerze. Pierdolony konfident jesteś. Proszę państwa, po prostu dobrze, gadaj. I kupiłem ja nie piwo. Nagrywam. I kupiłem piwo. Będę miał ochotę, to na podwórku schowałem, będę miał ochotę, to by piję, bo... Nie na podwórku, gdzieś nie będziesz. To tutaj mieszkać nie będę. Precz twoim mieszkaniem. Na podwórku i już nie będziesz. To precz swoim mieszkaniem. Komunistyczne mieszkanie. Właśnie.